noweli, która wydarzyła się w ciągu ostatniego tygodnia, ale jest to takie bagno, że ludzie już sami zdążyli się tym zmęczyć i pogubić. Kula się tak zestobolowała, że w końcu pękła i wyskoczył z niej Buxton, strzelając z dupy do wszystkich wokół, robiąc daily odcinki i live. No nie musisz się... Zacz, konop. ...się tym zmęczyć i pogubić. Kula się tak zesnowbolowała, że w końcu pękła i wyskoczył... Tu powinien ten mem wjechać. Tylko odwrócisz, że Boxer ją snowboluje w drugą stronę i by było dobre. ...z niej Buxton, strzelając z dupy do wszystkich wokół, robiąc daily odcinki i live. No nie musisz się odmartwić, chłopie, nie... Bogdilek, dawaj! No chodź pogadać, kurwa, nie! Mi się wydaje, że nie będzie się bił na fejmie. O, już nie przeszkadzać, odpalił Sylwestrę. No weź! Może mi ryjnąć trzodku, nie ubożę! Ubożę na tanku! Ja się nie boję! Możemy gadać! Przecież ja mam luz, chłopie! Ja nic do ciebie nie mam już, kurwa! No, zostawcie mnie, kurwa, wszyscy w spokoju! I zostawcie mnie z widzami, kurwa. Mi powiesz coś takiego, żeby moje serce tutaj lał się miód, nie? Ja nie mam też czegoś takiego, że jestem chory, kurwa, nie? Kryjesz kidrop. Mogę się mylić, ale wygląda to trochę, jakby Baron desperacko próbował odwrócić waszą uwagę od swoich krzywych akcji i by rozbroić zarzuty, sam sprzedaje się na siebie między innymi, że miał chore pomysły podczas Pandory i dobrze, że one się nie spełniły. Kwestia zastraszania w trakcie Pandory. W mojej chorej głowie przewijały się naprawdę różne pomysły. Oferowali się różni ludzie, którzy chcieli uciszyć Konopskiego lub Wardęgę. Takich tematów było mnóstwo. Jak dowiedzieliśmy się na podcaście Wardęgi z Boxdelem, to groził Wardędze, że ma 30 milionów złotych na zemstę. Użyłeś wtedy takiego sformułowania, że co ci wtedy pozostanie, że będziesz miał chyba 30 milionów na zemstę. No bo... I ja to odebrałem wtedy, wiesz, bardzo personalnie. A teraz się okazuje, że podczas Pandory ktoś z Fame miał mnie odwiedzić w celu uciszenia. Podzieliłem się tą informacją z jedną osobą, która rozwikała. Nie z Fame'u, nie z Fame'u. No. A ktoś do chłopaków... Kto to nie wiem, pytajcie kurwa tamtych. Ktoś zadzwonił do chłopaków z Wrocławia, żeby z Konopskim porozmawiali tu na miejscu. Nawet, no chyba, że Boxer to jest ktoś z Fame'u. Chociaż coś tam o jakichś ochroniarzach z Fame'u też było mówione. Ale tutaj we Wrocławiu żaden ochroniarz Fame'u nie. Całą zagadkę, a mianowicie... Aha, no bo tak, no w sumie tak, no ochroniarz z Fame'u. Ale to też nie jest tak, że we Wrocławiu ktoś z Fame'u miał przyjechać. To tutaj na miejscu już mieli porozmawiać. Wiecie, jeden oddział zadzwonił do drugiego. Że, no jak widać, Boxdel. Nie wiem, czy w kolaboracji z kimś, czy nie. Nie wiem, czy go chcieli pobić, czy zastraszyć, kurwa, czy jakiś kark by wyszedł i powiedział: ty, słuchaj, Konopski, kurwa, oddawaj komputer. Tego nie wiem. Jakąś tak zwana perswazja miała zostać chyba zastosowana. Ale jak to napisał Boxdel, na szczęście wrocławski git Nitro uratował mnie przed gangsterami. Wszystkich, kurwa, obdzwonić, kogo znam. Bo autentycznie myślałem, że mu się, kurwa, może coś wydarzyć. Więc Nitro z jednej strony bronił mnie przed ludźmi od Boxdela, a kilka dni temu wciskał kit, że z Boxdelem ustawiałem się podczas Pandory dla korzyści Fame. Warto zadać sobie pytanie, jaki... Słuchaj. Pomiędzy filmem Wardęgi, i to była w okolicach, to albo był dzień, gdzie Sylwester Wardęga opublikował film, albo to był następny dzień. Wtedy już, kurwa, mieli z tobą rozmawiać. A ty film wypuściłeś, kurwa, dużo później. A to, że Boxdel ma, kurwa, dwubiegunówkę i z jednej strony chciał ci wpierdolić, albo jego koledzy chcieli ci wpierdolić, a on na to nie zezwolił, czy ja już się też pogubiłem w tym mętnym tłumaczeniu Boxdela. Bo to dla mnie też nie jest takie, kurwa, oczywiste. Ale mi ten temat nie jest potrzebny do życia. A z drugiej, sam do niego dzwoniłeś go pocieszać. No tak, no ale jakby też... Spoko obiekcja. Jaki interes miał Konopski w tym, żeby... Wystarczył podać adres wtedy?
No nie, stary. No nie. Bo przede wszystkim ja nie jestem kurwą. I powiem ci więcej. Nawet jak on więcej przekłamanych treści będzie tworzyć na mój temat, to nadal nie uważam, żeby najlepszym rozwiązaniem mu było bicie go. Straszenie, kurwa, czy cokolwiek, nie? Ochronić Boxdela. To jak to w końcu jest Nitro? To Boxdel nasyłał kogoś na mnie, czy jednak z nim współpracowałem? Boxdel w swojej spowiedzi przyznał się też, że był pomysł przekupić Olciak do zmiany zdania za setki tysięcy złotych, ale podczas spotkania przypomnieli sobie o pięknych złotych czasach i zmieniła zdanie z próby samobójczej spowodowanej przez Boxdela do bronienia Boxdela, więc nie musiał składać jej żadnej pieniężnej oferty. Był pomysł zapłacenia Oli pieniędzy i to jest prawda. Ja ci odpowiem na jedną rzecz, Mikołaj, nie? Dwa czy trzy dni temu zadzwonił do mnie właściciel naszej agencji, bo jesteśmy jakby w tej samej, i mi powiedział, czy pokonam, że coś tam chce związane z tą konkretną sytuacją coś tam wiedzieć i czy mógłbym odpowiedzieć mu na te pytania, nie? Ja opowiedziałem, że ja jakby z miłą chęcią bym mu odpowiedział na te na jakieś zagwozdki, które ma, bo mógłby sobie z tym zrobić na przykład potem, co uważa. Tylko ja wam po prostu nie ufam. Więc jeśli wiesz, ja przyjdę i w ramach zaspokojenia twojej ciekawości powiem ci dokładnie jakby co, kto, kiedy i jak. A ty potem będziesz kurwa na tych filmach chociaż dużo też powiedziałem, nie, ale z drugiej strony on mógłby, z racji tego, że też jest z miasta i podejrzewam, że nie jest osobą, która nie zna nikogo, mógłby to sobie potem pójść i popotwierdzać u tych ludzi, że jakby taka sytuacja była. Ja nie mam z tym problemu, tylko ja wam kurwa po prostu nikomu już nie ufam. Jak ty masz potem, wiesz, nagrywać sobie filmy w tej kanciapie i pierdolić jakieś bzdety, to mi się też nie chce kurwa tłumaczyć przed jakimiś ludźmi. Więc no, a poza tym, jak ja mam do ciebie żywić albo jakiekolwiek, pomimo że nie żywię negatywnych, nie, ale jakiekolwiek pozytywne emocje, jak ty za każdym razem, jak możesz, kurwa, to się zachowujesz, jak się zachowujesz. Gdy jechałem do Oli, to jechałem tam z myślą, że będę musiał zapłacić jej pieniądze za to, żeby milczała. Ale powiem ci nadal, nie? Jakby ci się coś stało, to poniekąd miałbym to sobie trochę za złe, nie? Bo bym się zastanawiał, czy można coś było zrobić i tak dalej. Bo nadal nie uważam, pomimo że różny stosunek i różny odbiór mam do twoich materiałów i do twojego zachowania podczas Pandory, to nie uważam, żeby powinna być jakakolwiek osoba, która przyjdzie ci, będzie mówić, co masz robić, czego nie masz robić, że jak coś zrobisz, to ci zrobi krzywdę. Każdy powinien się czuć, kurwa, w swoim domu i w swoim życiu bezpiecznie. I nikt nie powinien tego bezpieczeństwa naruszać. Ani tobie, ani nikomu. Jak coś Boxdel i Ola trochę wam się rozjeżdżają wersje zdarzeń. Bo Boxdel powiedział, że wcale nie musiał oferować tej kasy. Miało to być 100, 200 lub 300 tysięcy. Jednak gdy się spotkaliśmy i zaczęliśmy rozmawiać o starych czasach, okazało się, że sprawa ma się zgoła inaczej, bo jej nie zależało na pieniądzach. A Ola napisała na stories, że odrzuciła tę ofertę. Jak to kurwa było w końcu? Powiedz mi, Baxon. Nie wiem, kto po tylu kłamstwach i śliskich akcjach uwierzy w twoją kontrolowaną spowiedź, ale przejdźmy do tych wielkich zarzutów Baxtona w moją stronę. Pierwszym i największym zarzutem jest to, że agencja mnie przekonała, żeby nie robić filmu na Kidrop. Kryjesz Kidrop. Nie tworzysz materiału na temat Kidropa, bo prawdopodobnie robisz to ze strachu, że nie będziesz miał Didi, bo agencja obsługująca twoje współprace reklamowe obsługuje również Kidropa. Przestań pierdolić głupoty i zapisz się w końcu do specjalisty, bo prawdopodobnie zamkną cię niedługo w Choroszczy. Bo z łatwością mogę udowodnić, że aktywnie tworzę ten materiał. Jak chociażby scenariusz na dysku Google, gdzie widać, że pod koniec grudnia, cały styczeń i luty pisałem scenariusz. Czy to, że z moją ekipą robi pod koniec grudnia, cały styczeń i luty pisałem scenariusz? A w marcu? Co się stało 8? Co się stało 8 lutego 16:37?
Mamy dziurę. Dwumiesięczną dziurę mamy. No, tutaj tylko, tutaj w marcu tylko kurwa tak przez, to tak przez chwilę, no. No. Może przecież marzec, no ale dwa dni, nie? A on tylko rozwija ten, 8 luty. Scenariusz na dysku Google, gdzie widać, że pod koniec grudnia, cały styczeń i luty pisałem scenariusz. Czy to, że z moją ekipą robiliśmy i dalej robimy dedykowane animacje specjalnie pod ten film? A, okej. A dlaczego filmu jeszcze nie ma? Bo sam Boxdel wiesz, czy może nie wiesz, że po Kidropie sporo twórców wycofało się z promowania skrzynek, ale nie wszyscy. I sprawa jest rozwojowa. Tak czy nie, Boxdel? Mam rację? Pojawiły się nowe rzeczy Boxdel czy nie? Poza tym to będzie mój materiał i ja decyduję o tym, kiedy jest gotowy i kiedy będę go wrzucać. I nie będziesz mi dyktował, co i kiedy mam wypuszczać. I to, czy będę krył agencję, czy moje przygody ze skrzynkami, to niech sami ocenią widzowie, jak materiał już wyjdzie. A jest na co czekać Boxdelu, bo jest to największy research, jaki zrobiłem w karierze i wierzę, że ten film przyniesie sporo dobrego. Śmieszna jest ta pewność u ciebie i wciskanie swoim widzom, że niby zrezygnowałem z tego filmu, bo nie masz na to absolutnie żadnego dowodu. A wiesz czemu, kłamczuszku? Bo nigdy nie powiedziałem nikomu, że z niego zrezygnuję. A za to mam całą masę wiadomości na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy, czy to z prywatnych rozmów, czy to z innymi twórcami i zawsze mówiłem, że robię ten materiał. Chyba będziesz musiał powiedzieć swoim lojalsom, że ten zarzut to twoje domysły i że znowu ich okłamałeś. Upgrader, dup. Oczywiście wyrobimy sobie lorka, bo mam ochotę, 60% szans, upgrade'uję, ale chuj, nie. Ale musi jakiś jebać, kurwa, śpnia. I tak jest do przodu. Ja? Próbuję jeszcze raz. No jest stary, 20 tysięcy jest już, albo 25. Kolejny zarzut Boxdela to... Konopski, nie wrzuciłeś do materiału Pandora Gate fragmentów z Boobsmana. Zastosowaliście kolesiostwo. Zostało zastosowane kolesiostwo. A co ty myślisz, że ja dobierałem sobie osoby do Pandory według mojego widzimisię? Kogo by tu dać? Może tego byłego kolegę Boxdela? Tego górala, bo miał sprawę za namawianie nieletniej dziewczynki, żeby mu coś pokazała? Nie chcesz. A mogą mi być cyki nawet, a jak tam chcesz? Może jednak dam Wardęgę, bo 11 lat temu zrobił debilnego pranka, gdzie molestował randomowe kobiety na ulicy. Kurczę, jednak może nie Trozyniaka? Jak mówi jakiemuś dziecku o porabie i zoli? Na przykład takie coś, nie wiem, co się chyba nazywa, że na przykład jakiś koń pobrał jakąś laskę, nie? To było tak zimne, nie? Jak widzisz jakąś... Zotup! ...fajną koleżankę, nie? To się jej pytasz wprost. Robisz czy nie? Zrobiłem film o osobach... Chuj, że ja to do Sandry mówiłem. Jakby Sandra zna tamtym nagraniu. No ale spoko. ...osobach, co do których otrzymałem konkretne zgłoszenia i dowody w postaci rozmów, zdjęć czy filmów. I to od dziewczyn, które czuły, że powinny nagłośnić tę sytuację z ich idolami z YouTube'a. A sedno mojego filmu polegało na pokazaniu, jak twórcy internetowi wykorzystują swoją pozycję do omamiania nieletnich. Nagłośnieniu i dotarciu do ewentualnych nowych ofiar, bo przez lata były ukrywane przez różne osoby z branży, czyli między innymi ciebie. I też, żeby pokazać rodzicom, żeby uważali, jaki content oglądają ich dzieci na YouTubie. Bo za projektem Family Friendly, który był mocno seksualizowany, stał przez pewien czas Stu, który ma postawione zarzuty o bycie PDF-em. To było Google Plus, to był Google Hangout. I na ciebie, Boxdel, też były zgłoszenia. I twój wątek przewijał się w czatach m.in. Stewarta, którego byłeś bardzo bliskim ziomkiem w czasach, kiedy pisał z nieletnimi. I dlatego jesteś tam ty, a Wardęgi nie ma, a nie dlatego, że... Zostało zastosowane kolesiostwo. Kurde, Boxdel, gdybyś tylko wiedział wcześniej o tym Stewarcie, na pewno zrobiłbyś o wiele lepszy film ode mnie. No ale nie wiedziałeś, prawda? Nie musiałbyś mnie teraz pouczać, kto jeszcze powinien znaleźć się w tym filmie. Podczas Pandory wylała się fala różnych zarzutów wobec bardzo wielu twórców, Michał G, SKKF, Gargamel, Gonciarz i inni. Na nich też zastosowałem kolesiostwo, że nie pojawili się w moim filmie. Warto też dodać, że Boobsman już był nagłaśniany wielokrotnie, w przeciwieństwie na przykład do filmów Palasajda. I Wardęga zdążył się do tego wielokrotnie odnieść i za to przepraszać. Więc nawet nie przyszło mi do głowy, żeby umieszczać go w moim materiale. To tyle, widzowie, jeśli chodzi o dotychczasowe bomby
bombla. Na resztę zarzutów skompromitowanego włodarza Fame MMA musicie poczekać, bo dopiero szuka brudów i póki co znalazł te dwa absurdalne domysły. Co będzie następne, Boxdel? Jakaś prywata? Skoro cały czas powtarzasz, że jej nie wyciągasz, to znając twoje zasady i to, że cały czas kłamiesz, to pewnie ją zaraz wyciągniesz. Zobacz, że ja jeszcze nie użyłem żadnego nagrania, żadnej ciężkiej prywaty tak naprawdę. Nie wyciągam żadnych nagrań. Nie wyciągam żadnych kompromitujących sytuacji prywatnych. Bronię się tylko przed tym, co wy robicie. Ja nie wyciągałem na ciebie żadnych screenów i nagrań prywatnych. Boxdel, zaledwie 3 dni temu wrzuciłeś swój materiał pod tytułem Koniec, w którym wyciągasz brudę na samego siebie, przyznajesz się do tych wszystkich swoich krzywych akcji, gdzie znowu masz smutną minę i przepraszasz ludzi na lewo i prawo, których zawiodłeś. Na końcu tego materiału chcę przeprosić wszystkie osoby, które zdradziłem, by chronić swoją dupę. I w tym całym szambie przede wszystkim chcę przeprosić was, widzów. Przepraszam cię, Martyna. Jeżeli chodzi o Marcina, chcę go przeprosić też publicznie. Znowu przyznałeś się do błędów, manipulacji i kierowania się własnymi korzyściami. I że tak chciałeś leczyć kompleksy. Waliłem tony sterydów, bo myślałem, że kompleksy wyleczę tym, że będę wygrywał swoje walki i zmienię sylwetkę. Część twoich widzów nawet dobrze to przyjęła z nadzieją, że to twój nowy początek. Ej, ogólnie ten screen tego chłopa... A to jednak Kamila jest. Ja myślałem, że to jest Kamil. Ten screen, kurwa, był cytowany, stary, przynajmniej w 30 tych wpisach na Twitterze, nie? Z nadzieją, że to twój nowy początek, mimo że to już nie pierwszy taki film w tym tonie. Zrobiłeś live'a, gdzie próbowałeś jeszcze dogadać się z Bardęgą, ale cię odrzucił. No odbieraj ty! Oj, Sylwek, dawaj, kurwa! Więc odpaliłeś plan B i zaledwie dzień później obserwujemy coś zupełnie innego. Nagle twoje działania to obrażanie, chwalenie się, że znowu zbijasz pionę z Nitro, którego dopiero co zdradziłeś, czy dalsze próby dyskredytacji mnie czy Wardęgi. Jakby to, co robisz, to nie tylko podważa twój film sprzed 3 dni, ale też pokazuje, że ty w ogóle się nie zmieniłeś. Jeżeli kiedykolwiek bym wrócił do takiego Boxdela, jak był przed tą aferą, to proszę was, kurwa, opuśćcie mnie i nie miejcie dla mnie litości. To, co teraz robisz, jest żałosne, bo mimo szansy na kolejną naprawę, na pokazanie, że można być lepszym człowiekiem, wybrałeś powrót do twoich toksycznych wzorców. Znowu wybierasz afery, wyciąganie brudów, sianie podziałów, jakieś wyzwiska, a to wszystko prowadzi cię do jeszcze większego gówna. Gówno, gówno, gówno! Jeszcze mówisz otwarcie, że teraz już możesz robić to na legalu, bo hehe, 3 dni temu przyznałeś się do wszystkiego i masz wyjebane, bo już jesteś czysty. Co ty, kurwa, chcesz osiągnąć? Do czego to macie doprowadzić? Dla mnie to wygląda na twój kolejny plan, gdzie uzależniony od atencji, nie chcesz wyjść na najgorszego, więc starasz się pociągnąć za sobą ludzi, którzy cię odrzucili. A odrzucili cię nie bez powodu, bo tragicznie się zachowałeś i nikt nie rozumie twoich zachowań. Jeszcze to twoje budowanie lojalsów. Oni pierwsi cię opuszczą, jak im się znudzisz. Znajdź trochę pokory, chłopie. Jeszcze raz obejrzyj sobie ten film sprzed kilku dni. Ja ciebie nie rozumiem, bo byłeś tak blisko odbudowania swojego wizerunku i spierdoliłeś to koncertowo. A teraz jeszcze to pogarszasz. I co z tego, że przyznałeś się do części naj... Ja się z tym nie zgodzę, bo w momencie... Bo on w ogóle nie odbudował swojego wizerunku, kiedy zaczął z Wardęgą na nowo nagrywać. Bo wszyscy ludzie, którzy mu wybaczyli po Pandorze, czuli się zawiedzeni, bo jakby podczas Pandory on walczył o to, żeby ludzie bardziej sprzyjali mu niż Sylwkowi i żeby obrali jego stronę. A w momencie, kiedy on przeszedł na jego stronę, to ci ludzie się tak, kurwa, trochę zdziwili na zasadzie: słuchaj, to my cię wspieramy kosztem Sylwestra, a ty teraz coś takiego robisz? Najchujowszych rzeczy, które robiłeś podczas Pandory. Skoro twoje podejście do tego wygląda tak: muszę wam się do czegoś przyznać, gdyby nie reakcja osoby trzeciej, prawdopodobnie łysi panowie podjechaliby zastraszyć Konopskiego. Chciałem przekupić Olciak za zmianę zdania, ale sprzecznie z wszelką... Wygląda tak: muszę wam się do czegoś przyznać, gdyby nie reakcja osoby trzeciej, prawdopodobnie łysi panowie podjechaliby zastraszyć Konopskiego. Chciałem przekupić Olciak za zmianę zdania, ale sprzecznie z wszelką logiką zrobiła to sama. Przez całą aferę grałem na 3 fronty, zdradzałem prawie każdą osobę, z jaką miałem kontakt. Byłem w Amoku, zrobiłbym wszystko, żeby się wybronić. Więcej grzechów nie pamiętam, pora na CSK. A w ogóle, widzieliście, że Nathan to sterydziarz? Ja się na tobie zawiodłem, bo wiesz dobrze, że nie miałem jakichś złych intencji, co sprytnie wykorzystałeś. I chciałem pokazać prawdę w Pandorze. Nawet po całej aferze nasze stosunki były praktycznie neutralne. Ty mi nawet dziękowałeś po filmie i na święta Bożego Narodzenia, że do ciebie zadzwoniłem. To tyle, jeśli chodzi o Boxdela. Gość dla mnie jest skończony. Nie mam zamiaru bawić się w jego terapię. Sam powiedział, że nie ma celu i po prostu szuka zemsty. Nawet Fame odcina się od ciebie i nie traktują cię poważnie. W związku z tym przesłaliśmy do Michała Jurczyki, rzecznika Fame, ma kilka pytań odnośnie tej sytuacji. Otrzymaliśmy informację, że nie będą komentowane poszczególne wątki. Natomiast otrzymaliśmy ogólne oświadczenie w związku z ostatnimi wydarzeniami.
Zespół Fame jest skupiony wyłącznie na przygotowaniach do gali Fame 21, która już 18 maja odbędzie się w Gliwicach. Niebawem rozpoczynamy cykl promocyjny, mamy dla naszych fanów kilka niespodzianek. Nie ingerujemy w działalność zawodników oraz współpracowników, która nie dotyczy naszej federacji. Napisano w przesłanym nam oświadczeniu FMMA. No ale trochę dotyczy to waszej federacji w momencie, kiedy dwóch włodarzy ze sobą krzyczy albo włodarz mówi różne rzeczy, nie? Jaworzne jest dumne. Ważne, bo tu już jest naprawdę niski poziom. Bogdan, powiem ci tak, wszyscy popełniają błędy, ja też, ale Ale Pandora to były rzeczy, co nie wyszły na światło dzienne, a Wardęgi materiał na YouTube jest przeruchany. No ale filmy Palasajda też były na YouTubie. Z nich wnioski i słuchaj rad ludzi, którym naprawdę na tobie zależy. Ulfika, Buddy, Merganiego, jak to sam określiłeś, najlepszych przyjaciół, bo wątpię, że ci doradzają, abyś brnął w to, jak to sam nazwałeś, gówno. Jak wiecie, YouTube w ostatnich latach stał się miejscem, gdzie patogale zbierały niesamowitą oglądalność. Powstawały jako te, które miały wyciągać patogale.